Wielu z nas ma w życiu wzór, przykład, osobę, którą chcielibyśmy naśladować. Dzisiaj zapytaliśmy mieszkańców Wilna, kto jest dla nich takim autorytetem moralnym. Przykładem na pewno moi rodzice. Z rodziców swoich? No, oni byli bardzo takie zdolne. Mnie zdaje się, że byli bardzo rozumni. Przede wszystkim dla mnie to była autorytetem mama. Ojca jest wzorem dla mnie. Dla mnie to jest przykład, jest wzorem i ja bardzo szczęśliwa, że go na razie mam. Mama zawsze wszystkie problemy rozstrzygowała. Wychowali nas dzieci na dobrych ludzi. W ogóle to no ja sama jestem taka, że nikomu nie robię nic złego, dobrego. Chodzę do kościoła i staram się zawsze pomagać ludziom, zrobić coś dobrego. No i syna swego tak uczę, żeby tak postępował. No z rodziny kogoś, z bliskich. Kto twardo stoi na nogach, pracowity. Przykład tylko świętych, a więcej nie od kogo. Na ziemi nie ma od kogo brać przykład. Zwyczajny katolik może nie wstyd powiedzieć, że on chce być podobny między człowieku, że na Jana Pawła II, który przeżył życie. Młodzież może nawet nie wie, kto to był taki, to trzeba, żeby oni wiedzieli, kto to był taki. To nie tylko był papieżem, ale to był człowiekiem z wysokim. To był człowiekiem, człowiekiem, który przystosował człowiek. Jan Paweł II. Jan Paweł II. Świętego Piotra mam. Świętego Jana. Świętego Stanisława. Matka Boska. No z polityków naprawdę nie. No nie, z dobrych ludzi w ogóle. Przykład chciałabym się brać, a konkretnie z kogoś to nie wiem nawet.